Siema, siema, kolejny odcinek dzisiaj. Zaczynamy go oczywiście od bicia Tanrota, nie? Nie no, żartowałem, wychodzimy z Tanrota. Idziemy szukać pierwszego herosa w dzisiejszym odcinku, jakim będziesz młody smok. Pójdziemy sobie oczywiście najpierw na AWN Rage Ageda, bo hajs się sam nie zarobi oczywiście. Pewnie słyszycie, że jestem trochę taki, no wiecie, zakatarzony, ale to nie moja wina, że takie zimno się zrobiło nagle na polu. Pójdziemy jeszcze zbić drugą elitkę. Odcinek będzie szybki, przeszukamy max 3-4 herosów, oczywiście ja przeszukam, będziecie widzieć tylko ich bicia. No i na tym skończymy, bo wiadomo, trzeba utrzymywać aktywność jakąś na kanale, nie? A jak ktoś nie widział, to zrobiłem kozackiego, przynajmniej dla mnie, kozackiego miksa z tej Wielkanocy. Tam możecie zobaczyć m.in. jak spaliłem legendę eventową. Zapraszam serdecznie. Teraz ma się wam się tutaj w karcie na górze wyświetla koks, naprawdę. A my się bierzemy za szukanie tego smoka, dlatego widzimy się, jak go znajdę oczywiście, nie? No i łatwo, młody smok znaleziony w tempie błyskawicznym, bo na tej mapie. Zawołamy sobie klanowiczów na niego, może akurat ktoś przyjdzie. Oczywiście, jak pewnie wiecie, jeżeli nie oglądaliście ostatniego odcinka, można w niego brać pazury, nie wolno ich zajmować, dlatego napiszemy: zapraszam, fre pazury. Na pewno ktoś przyjdzie. Już mi tutaj ktoś napisał, o, nie widzicie. Już mi ktoś tutaj napisał, że idzie, proszę bardzo, pierwszy jakiś Nisalt, to pewnie ten Kenevat, a nie, to nie Kenevat. Proszę, Santi jakiś Lord, Santi Lord, proszę bardzo, taki oto gracz. Kto jeszcze, kto jeszcze? O, dopiszemy, że PS na kamyku jest. Ogólnie, możecie też napisać w komentarzu, jak wam minął wasz super event wielkanocny. Mi minął tak, że w sumie tylko te budki 4-5 lotem i drugie na tancałowce 4-5 spaliłem. No ale jakby nie gram w tą grę prawie nic. Ostatnio zacząłem na tym evencie, no to w sumie wykićkane w to, nie? Poczekamy oczywiście, aż przyjdzie trzecia osoba chyba. A nie, to już chyba wszyscy, tak? Al, to bije. Dobra. Robimy sobie siup, 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 siup. Sika la fons i siup. I mamy legówę ze smoka. O, pazurek, możemy go ukraść. Tam było wejście, złapiemy? Złapaliśmy, łatwo, dobra. Idziemy sobie zrobić szybko opening pazura czerwony, znaczy pazura smoczego. Dobra, i co nam leci z naszego koks pazura? Możecie obstawić teraz w komentarzu. Napiszcie minutę odcinka. Tutaj macie, wiecie, wysuwacie se pasek YouTube'a i macie minutę odcinka. Piszcie minutę odcinka i co obstawiacie, że spadnie z tego pazura? Ja obstawiam szczerze, że spadną heroiczne budki jakieś. Znaczy nie budki, ale ogólnie jakiś heroik. Myślę nad heroiczną bronią. I uwaga, czy się nie myliłem? A, uniszczały. No to kto obstawi teraz uniszczały? Teraz oczywiście, bez oszukiwania. Ja mu napiszę GZ, jesteś szefem w komentarzu, jak nie zapomnę. Ale raczej nie powinienem zapomnieć. Dobra, mamy smoczka, teraz idziemy za TP Jolotlem. Chyba, tak, TP Jolotlem. Patrzę sobie na timery, tak. No to idziemy za TP Jolotlem, ale że ja respów TP Jolotla nie pamiętam, muszę sobie odpalić na forum. A wy i tak tego nie będziecie widzieć, bo widzimy się, jak go znajdę. Dobra, tak szybko jeszcze tutaj dokończymy zachodnie Mixtlan przeglądać i idziemy na Neghotepa Czarnego Kapłana, bo jest na pustynnych katakumbach sala druga, to dość niedaleko. Napisałem, że biegnę. Dobra, tutaj możemy jeszcze się przejść szybko na Jajotla. Tu już od razu szykuję kamyczek, wiecie, żeby był gotowy i zwarty, jak tylko tutaj zobaczymy Jajotla. Jak tylko go tutaj ciachniemy na szybko, odda nam gówno oczywiście i siup, lecimy no, na pustynne burze, ruiny. No i szybko wbijamy tutaj w środka, no co się będziemy ograniczać, sala druga, czyli tu. No i chyba we dwóch bijemy. No i leci nam unikat, dobrze obstawiłem, ale możemy sobie go złapać, bo można, można. I kontynuujemy szukanie TP Jolotla. Ja się oczywiście z wami widzę, jak go skończę szukać. Dobra, mamy teraz TP Jolotla. Oczywiście wołamy klan tutaj wszystkich od razu, tak siup. Już widzę, mamy chętnego, żeby szedł, więc zapraszamy serdecznie. Bijemy TP Jolotla. Ja celuję, żeby spadło coś dobrego. Niekoniecznie legenda, ale chociaż kamyczek. O, heroik na łowce. Nie ma łowcy. Dobra, możemy łapać. Skrzynki. No, weźmy sed. Zostawmy tak jak jest, może złapiemy łuczek. A, nie złapaliśmy niestety. Dobra, czy tutaj jest, nie, to jest topan, to tutaj nie ma żadnego tego, żadnego, żadnej dwójeczki. Ale możemy pójść na monie i zobaczyć, czy nam odda może jakieś listki. Bo ona, słyszałem, że handluje tymi liściami z drzewa życia. No dokładnie, dostaliśmy kolejny towar do kolekcji. A my się teraz zajmiemy szukaniem herosów na najlepszym przedziale w tej grze, czyli 6-4. No, drugi respik herosika, no może być. Wołamy na złodzieja, może się akurat ktoś wybierze. No to bijemy złodzieja, nie ma co przedłużać. Zwalniemy sobie go na turce. Damy sobie szybki atak.
pchnięcie mrozu, pchnięcie mrozu, pchnięcie mrozu, uderzenie tarczą, pchnięcie mrozu, pchnięcie mrozu. Damy F i dostajemy skrzyneczkę piękną. Piątą do kolekcji oczywiście. Szukamy sobie teraz karmazynowego mściciela. I co? I widzimy się jak go znajdziemy chyba, nie? Bo to by było sensowne, no. Dobra, widzimy się jak go znajdziemy. Yo. Dobra, mamy karmazyna. Na szybko znowu znalezione. Ej, no nie wiem, co jest grane z tymi odcinkami, no. 9 minut odcinka, już prawie wszystkich herosów, jakich mogłem, szukałem. Został jeszcze Mroczny Patryk, ale nie wiem, czy mi się chce go szukać. Na karmazyna pewnie raczej nikt nie przyjdzie. Oczywiście rzucimy, że karmazynowy mściciel, że coś, może ten tego. Dobra. I siup, lecimy z nim. Dobra, zrobimy tak. Jeden krok, albo damy sobie aurę szybkości. Dajemy sobie tak. Pchnięciem mrozu, żeby jeszcze go spowolnić. I patrzcie, 3 tury pod rząd. I teraz dajemy F. I dropimy unikatową, unikatową zbroję na łowce. Oczywiście nie potrzebna nam jest w żadnym stopniu. Już nam tutaj widzę Nymfemonia jeszcze respi, dlatego się przelogujemy na Nymfemonię. Ale najpierw może się przelogujemy po dwójkach na moich postaciach, bo tak, tutaj będzie stać może Artenius, na którym se stoję. Tak, stoi pięknie, siup. I siup, proszę bardzo, złotko. Tutaj może stać Sadolia. W ogóle, ja wam opowiem historię o tej Sadoli, bo kuźwa, to jak mnie trollowali z tym, to jest niesłychane, nie? Sadolia jest tutaj w mrocznych w przerażających sypialniach, nie? Ja cały czas do tej pory, bo mi mówili, że ona jest w lewym górnym rogu, nie? Ja myślałem, że ona, kuźwa, jest w mrocznych komnatach w lewym górnym rogu, nie? Ja byłem święcie, kuźwa, przekonany, że Sadolia się respi tutaj. I stałem tam jak głupi, tak 7-8 minut, no kurna, nie respi, no co się dzieje, nie? W końcu ostatnio mi klanowicz uświadomił, że ona się kurwa w przerażających sypiarniach respi, no to, ja pierdzielę, no naprawdę, nie wiem, kto mnie tak strollował, ale ktoś mi powiedział taką błahostkę, głupotę, no i tak mi się ubzdurało, nie? Bijemy sobie żywioła, pewnie będzie gówno, no właśnie, jak zawsze. O, unikat, no dobra. Bijemy Monię i chyba kończymy ten odcinek, bo nie ma co go przedłużać, co? Dobra, Monia tutaj będzie bita, siup. No i co? Hero ich oddała, skubana, dobra, dobra. Ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Krótki odcineczek, szybkie heroski tak zwane. Mam nadzieję, że odcineczek wam się spodobał. Zostawcie lajka, koniecznie suba na kanale, bo lecimy po 1500 subskrypcji. Mam 1100. Ale kiedyś się uda, kiedyś się uda. Komentarz zostaw właśnie tam, odnosząc się do tych na przykład obstawienia lutu ze smoka. Możesz zostawić komentarza. Możesz też napisać, jaki właśnie miałeś loty z tego eventu wielkanocnego. No i co? No i to chyba tyle w tym odcinku. Ja się z wami żegnam. Naura!